paskalnym Podhalu, tak jak i w całych Karpatach, gospodarzyło się, gospodarzy łowiec z pasterstwa. No, jak łowce, no to juhasi bacowie, jak łowce, to sałas, a na każdym sałasie tak o trąbita być powinna. Trąbita? Instrument, ale przede wszystkim narzędzie. Narzędzie komunikacyjne, temu z przymrużeniem oka się śmieję, że jest to taka starodawna telefonia komórkowa do przekazywania se wiadomości drogą dźwiękową. Czy to o radości, albo i na trwogę, jak jaki niedźwiedź, płotkosor, płotset, co by porwać, potargać łowce barany, to właśnie takowe trąbity dawały znać. Niech dzwonkami grają wieluczki łowiecki. Hawaj! Hej, tak moi łostomili, na takich prostych piscałkach, fujarach, fujarkach grali dawno pasterze. Mam tu i maluczką taką. Ale są mi tęgse. A to może być takie, że można komu wpolić, jak do kuco, od psa się odegnać. Ale przede wszystkim jest to piękno pisałka, która umilała dawno życie juhasom na sałasie. Co ważne, moi łostomili, to to, że ludzie dawno szukali, żeby te instrumenty grały jak no piękniej. Jak no więcej serce rozweselały. To też i wyśtuderowali takie pisałki dubeltowe, dwojnice, które tysce pięknie grają. Razem z wolnymi pasterzami, łukiem Karpat ku północy wędrowały instrumenty. Łokaryny, rogi, pisałki, gwizdki, ale i takie drumle. Posłuchajcie. Dudy podhalańskie, tu na Podhalu, częściej nazywane kłozą. Przebiórka, duchac, bąk i miech. Te instrumenty grywały i na holi, i w Tatrach, i w dziedzinie. Na weselu też je usłyszeć można było. Trzeba też powiedzieć, że dudy podhalańskie wpisane są na światową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Instrument smeckowe złobcoki. Złobcoki temu, że są złobione, czyli po literacku żłobione, w jednym kawałku jaworowego drzewa. Nie tak jak skrzypce klasyczne, gdzie mamy górną płytę, dolną, powywijane błocki, ale to wszystko wej wydubane w klonie w jaworze górskim. Na to przychodzi smerekowo, czyli świerkowa płyta. No i sposób jakby strojenia, uzbrojenia w strunę grania jest strasznie podobny do gry na skrzypca klasycznych, ale dźwięki, jakie wydają te złobcoki, no nie są tak strojne, zdobne, ba takie gęglawe, archaiczne. Takich rodzin na Podhalu jak moja tu Kosorkowska jest strasznie dużo. W jednej się maluje na szkle, w innej się rzeźbi, jeszcze w innych rodzinach się z cieślą albo kowolem. Są mi rodziny muzykujące, jeszcze inni robią pasy, spinki góralskie i to zespolo cały tutok lud pod Tatrami. Tutok trzeba powiedzieć, że nasz dziadek Józef Kosorek to znany twórca ludowy, regionalista,
Moja mama świętej pamięci zakładała przedszkolny zespół góralski Orlęta. Także nie było siły. Trzeba było całym sobą, z krwią, z mlekiem, tą kulturę podhalańską czerpać, kochać i przekazać teraz młodemu pokoleniu. Także myślę, że będzie jeszcze na Podhalu tradycja grania, śpiewania, no, architektury, budowania i tego wszystkiego, co w Karpatach nowoźniejsze. Ten duch pasterski, duch muzykowania, niech dalej trwa.